Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Całkiem niedawno, bo 5 sierpnia 2023 roku, na ukraińskim kanale na YouTube zatytułowanym Wolność na żywo ukazał się wywiad. Z Michaiło Podolakiem. Jest to człowiek bardzo, można powiedzieć, istotny, jeśli chodzi o polityczną układankę na Ukrainie. Człowiek, który od kwietnia 2020 roku pełni funkcję doradcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka. Od tego czasu właściwie kontroluje całą politykę informacyjną. Ukra Kancelarii Prezydenta Ukrainy i także bezpośrednio doradza prezydentowi Wołodymirowi Zełęskiemu. Jest to człowiek, który odpowiada za, można to określić, taką narrację strategiczną Ukrainy. On sam zresztą także przygotowuje chociażby ministrów ukraińskiego rządu do występów w mediach, tak aby ich narracje, aby tezy prezentowane były, były koordynowane z tymi treściami reprezentowanymi przez ośrodek prezydencki. W roku 2022 to był także jeden z takich kluczowych negocjatorów ze strony Ukrainy w rozmowach, w rozmowach pokojowych z Rosją, a zatem jest to osoba niezwykle wpływowa, osoba, która nadaje pewnego rodzaju ton, jeśli chodzi o narrację strategiczną Ukrainy. Dlatego warto czytać wywiady i czy słuchać wywiadów z Podolakiem, nie inaczej jest w tym przypadku. W trakcie rozmowy pojawił się bardzo istotny wątek relacji polsko-ukraińskich. Oczywiście Podolak sporo mówił na temat zapewnienia bezpieczeństwa, konieczności tego, żeby Rosja, żeby Rosja przegrała, że jak Rosja nie przegra, to nie będzie wolności ani bezpieczeństwa dla Europy i tak dalej. To jest absolutnie zbieżne z tym, co oficjalna linia Kijowa prezentuje. Natomiast bardzo ciekawy jest ten wątek polski. Niezwykle realistyczne podejście ze strony Polski. Ze strony Ukraińskiego polityka, i, i warto, aby z takim podejściem zapoznali się wszyscy decydenci państwa polskiego. Ja myślę, że także wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej przed najbliższymi wyborami. Michał Podolak, doradca i szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, i samego prezydenta Ukrainy powiedział: Cytuję: Ukraina będzie uważać Polskę za swego bliskiego przyjaciela. Do zakończenia wojny, a potem między krajami rozpocznie się konkurencja. Koniec cytatu. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że decydenci ukraińscy, że establishment polityczny Ukrainy patrzy na relacje międzynarodowe w sposób transakcyjny, w sposób niezwykle realistyczny, gdzie nie ma sentymentów, gdzie nie ma. Gdzie nie ma przyjaźni rozumianej w taki sposób, w jaki rozumie się to w normalnym życiu, w relacjach między, międzyludzkich. Przyjaźń między państwami ma charakter transakcyjny dla Ukrainy i widzimy to po coraz bardziej roszczeniowym tonie. I w wypowiedziach coraz bardziej roszczeniowych polityków ukraińskich, wielokrotnie w podcaście geopolitycznym już o tym mówiłem. Sytuacja oczywiście zaogniła się po, po kwestii, no można powiedzieć, nałożenia embargo na zboże z Ukrainy. To w naturalny sposób Polska, jak i inne kraje regionu, chronią swoje rynki, chronią przed napływem zboża, zresztą zboża niespełniającego wymogów z, wymogów Unii Europejskiej Do, na, na nasz rynek, chronią polskich rolników i polski ym, i, I polski rynek to wywołało wściekłą reakcję. Sporej części establishmentu ukraińskiego, i widać, że Ukraińcy coraz bardziej utwardzają swoje stanowisko i przyjmują taką bardzo utylitarną postawę. Dopóty, dopóki Polska daje pomoc, no to starają się wziąć tej pomocy jak najwięcej, jak, naj, jak najwięcej po prostu wziąć dla siebie. Natomiast jeżeli wojna się zakończy, no to przyjaźń ma ustać, no, nastąpi twarda konkurencja, no bo tak można zinterpretować. Te stanowisko, stanowisko doradcy prezydenta Zełęckiego. I oczywiście tutaj kłania się naiwność polskich polityków, czy polityków w Warszawie, którzy uważają, że, że taka bezwarunkowa pomoc świadczona dla Ukraińców, dla samej Ukrainy. Będzie się spotykała z jakąś wdzięcznością państwa ukraińskiego, z jakąś wdzięcznością establishmentu politycznego Ukrainy. No, nic bardziej mylnego, szanowni państwo. Nic bardziej mylnego. Jasne jest, że po zakończeniu wojny. Ukraina będzie krajem niezwykle osłabionym. Kraj, jest to kraj, który dzisiaj stoi na, na właściwie na krawędzi katastrofy demograficznej i mówią o tym eksperci z bardzo wielu państw, także tych państw nastawionych pozytywnie wobec Ukrainy. Ja tylko przypomnę, że w roku 1991 w grudniu 1991 roku, kiedy Ukraina. Wchodziła, można powiedzieć, tak w swoją niepodległość, liczyła 51,5 miliona mieszkańców. Już w 2019 roku to było zaledwie 37 milionów. A dzisiaj, szanowni państwo, są bardzo różne szacunki. Mówi się często o tym, że na Ukrainie obecnie jest, jest już poniżej 30 milionów, jeżeli chodzi o te. Prognozy co do, co do tego, jak ma wyglądać populacja tego kraju w roku 2030, to te optymistyczne prognozy mówią o tym, że po powrocie, po powrocie emigracji może ta liczba sięgnąć nawet 35 milionów, No ale te pesymistyczne prognozy mówią, że Ukraina może liczyć w roku 2030 nawet tylko 24 miliony. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć i o kwestiach o kwestii starzenia się społeczeństwa, że jest to, ta populacja Ukrainy jest jedną z najstarszych w Europie dodatkowo obarczoną oczywiście wysokim odsetkiem osób schorowanych inwalidów zwłaszcza teraz po tym okresie wojny czy w trakcie trwania cały czas tych działań, działań zbrojnych cierpiących na zespół stresu pourazowego, PTSD i szereg innych chorób będących wynikiem właśnie Wojny na Ukrainie. Musimy sobie zdawać sprawę, że w takim społeczeństwie, w społeczeństwie tak zdziesiątkowanym przez wojnę, przez emigrację i tak dalej, z państwem mającym rozbitą całkowicie gospodarkę, z niewydolnym systemem emerytalnym, z niewydolnym systemem ochrony zdrowia, będą narastać nastroje nacjonalistyczne. No tutaj nie trzeba być wielkim ekspertem, aby przewidzieć, w jaką stronę będą szły nastroje społeczne. Ukraina dzisiaj, patrząc na przebieg chociażby tej tak zwanej kontrofensywy ukraińskiej, Ukraina ma absolutnie niewielkie szanse na wygranie tej wojny. No bo czym jest wygranie wojny? No Jest odzyskaniem wszystkich terenów zajętych przez, przez Rosjan po 2014 roku. Tak mówi narracja ukraińska, że wygrana w tej wojnie to będzie odzyskanie wszystkich tych terenów, łącznie z półwyspem, z półwyspem Krymskim. Szanowni Państwo, na to szans wielkich nie ma. Ukraina w mojej ocenie przegra tę wojnę, Ukraina już ją. Przegrywa. Zresztą, patrząc na, na stan gospodarki ukraińskiej, na utracone terytoria, na utraconą ludność, no, widać, że Ukraina przegrywa tę wojnę. W związku z tym, także na, nas narastają nastroje nacjonalistyczne, i moim zdaniem, te nastroje niestety będą na, na Ukrainie narastać. A w związku z tym. Establishment ukraiński, czy oligarchowie ukraińscy, będą potrzebowali jakichś kozów ofiarnych, na kogoś, na kogo będą mogli zrzucić winę za swoje niepowodzenia, za niepowodzenia, jeśli chodzi o przebieg wojny, niepowodzenia gospodarcze itd. itd. i niestety, szanowni Państwo, mówię to już od zeszłego roku, obawiam się, że takim jednym z takich kozów ofiarnych może stać się, może stać się Polska. Widzimy coraz bardziej roszczeniowy, agresywny tron, ton ze strony Polityków, polityków ukraińskich, mimo, mimo tej ogromnej pomocy, jaką Polska, Polska udzieliła Ukrainie. O tym za chwilę powiem, jak, jak, jaka to jest skala pomocy, bo nawet w Polsce bardzo często obywatele naszego kraju nie zdają sobie sprawy, jak ogromne koszty ponosimy wszyscy za pomoc, za pomoc Ukrainie. Natomiast warto sobie także zdać sprawę, że obecnie na Ukrainie trwa. Właściwie kult, kult ludobójców, kult nacjonalistów ukraińskich, i tutaj nic się nie zmienia. Tak naprawdę, mimo tego, że Polska udziela tak, ogromnej, tak ogromnego wsparcia, mamy do czynienia z kultem ludobójców, z kultem terrorystów, którzy wykonywali wyroki na Polakach. I świetnym tego przykładem myślę, że dzisiejsza data, dzisiejsza rocznica zabójstwa. Polskiego posła Tadeusza Chołówki, polskiego polityka, publicysty, członka Polskiej Partii Socjalistycznej, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, człowieka, który był szefem, szefem frakcji parlamentarnej bezpartyjnego bloku współpracy z rządem w okresie II Rzeczypospolitej, a jednocześnie człowieka, który był, za wielkim, był wielkim orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego. Ten człowiek, Tadeusz Hołówko, 29 sierpnia 1931 roku został bestialsko zamordowany przez ukraińskich terrorystów z, ukraińskiej, z, orga, z organizacji ukraińskich nacjonalist, nacjonalistów i z tzw. ukraińskiej organizacji wojskowej. Co też ciekawe i charakterystyczne, tym atakiem kierował Roman Szuchewicz, ludobójca. Ludobójca, człowiek współodpowiedzialny za, za zbrodnie, za, za ludobójstwo na Wołyniu w latach czterdziestych. W latach I szanowni państwo... Ci ludzie, ci dwaj terroryści ukraińscy Dmytro Danyłyszyn i Wasyl Biłas, którzy dokonali zamachu na polskiego posła Tadeusza Hołówkę, mają swoją tablicę, Szanowni Państwo, mają swoją tablicę pamiątkową w Lwowie, która została odsłonięta 23 grudnia 2017 roku na budynku, na budynku dawnego więzienia Brygidki. No, Szanowni Państwo, jeżeli... Na Ukrainie czci się terrorystów, czci się zbrodniarzy, którzy dokonywali egzek dokonali egzekucji, bestialskiej zresztą, na polskim pośle, orędowniku pojednania polsko-ukraińskiego, to już powinno dawać ogromnie do myślenia. Decydentom w Warszawie. Wszystkim nam, jako obywatelom Polski, jako członkom narodu polskiego, powinno to dawać bardzo mocno do myślenia, co się dzisiaj dzieje w relacjach polsko-ukraińskich. A teraz spójrzmy na kilka. Dosłownie danych statystycznych dotyczących wydatków na pomoc Ukrainie w roku 2022. Dodam, że, że są to takie dane oficjalne, które mogą się mocno różnić od realnej pomocy udzielonej, która była moim zdaniem znacznie większa. I ta struktura wydatków obejmuje chociażby wydatki na broń. Sama broń przekazana Ukrainie to jest przynajmniej 10 miliardów złotych, nie licząc kosztów. Przeszkolenia żołnierzy ukraińskich, nie licząc kosztów chociażby remontu sprzętu zniszczonego na Ukrainie, nie licząc kosztów no, zaangażowania pracowników cywilnych wojska, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które po prostu były zaangażowane w tę pomoc, więc ta kwota jest znacznie, znacznie większa. Samo wsparcie dla ukraińskich migrantów bezpośrednio z budżetu państwa to przynajmniej 6 miliardów złotych. Pomoc ze strony samorządów, organizacji pozarządowych szacuje się na kilkanaście do nawet ponad 20 miliardów złotych. No i wreszcie prywatna pomoc Polaków, która jest trudna do oszacowania. Te najniższe statystyczne Statystyki, te najniższe dostępne dane mówią o 10 miliardach, a te górne pułapy mówią o nawet kilkudziesięciu, nawet ponad 50 miliardach złotych przekazanych przez, przez Polaków. Do, tutaj musimy sobie także uświadomić, na przykład skalę tej pomocy. Znamy doskonale ten, ten program pokrywania połowy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem Ukraińców w prywatnych domach Polaków. Tam jest mowa była o tych 40, nie więcej niż 40 zł za osobę za osobę dziennie. Od maja zresztą miały być pokrywane te koszty. 75% tych kosztów, nie więcej niż 60 zł dziennie. W roku 2000 w 2022. z tej pomocy Polaków przyjmujących pod, pod swój dach obywateli Ukrainy skorzystało od miliona 700 tysięcy do nawet 2 milionów. Ukraińców, Szanowni Państwo, skala pomocy, jakiej Polska udzieliła z uwagi oczywiście na wolę polityczną decydentów w Warszawie, z uwagi na bliskość geograficzną państwa polskiego, jest ogromna. I żaden inny kraj nie poniósł tak ogromnych kosztów. Proporcjonalnie, oczywiście, w stosunku do możliwości do, do obciążenia po prostu na gospodarstw domowych yy, swoich obywateli, jak Polska. Wydatki zaplanowane na rok 2023, to jeżeli chodzi o samą pomoc dla. Dla migrantów z, z Ukrainy, jeżeli chodzi o edukację, o takie wsparcie socjalne, to szanowni państwo, to jest już prawie 5 miliardów złotych zaplanowanych, a to jest nie wszystko. To jest 2 miliony, yy, yy, przepraszam, 2 miliardy 300 milionów na samo świadczenie 500 plus dla Ukraińców i 2 miliardy 400 milionów na edukację dzieci ukraińskich. No przecież szanowni państwo te ci wszyscy migranci z Ukrainy to nie są uchodźcy. Ja wyraźnie to podkreślam. Spójrzmy na urząd do spraw cudzoziemców, na oficjalne dane, ilu Ukraińców ma przyznany status uchodźcy. A ilu z Ukraińców dzisiaj na terytorium państwa polskiego to są zwykli turyści socjalni, zwykli migranci ekonomiczni? No pytanie, dlaczego dzisiaj państwo polskie i my, jako obywatele, jako podatnicy, musimy ponosić tak ogromne koszty? Tak ogromne koszty właśnie um, utrzymywania Ukraińców w Polsce i takie ogromne koszty wsparcia dla Ukrainy. Ukrainy, która, której politycy mówią wprost, że jak tylko skończy się wojna, to przyjaźń między Polską a Ukrainą się skończy i zacznie się po prostu konkurencja, zacznie się rywalizacja. Michał Podolak, szanowni państwo, to nie jest człowiek z przypadku, to jest człowiek, który potrafi ważyć słowa, to jest człowiek, który mógł spokojnie powiedzieć, że po zakończeniu wojny rozpocznie się normalna współpraca między Polską a Ukrainą. Nie, nie powiedział tego, że rozpocznie się współpraca, czy dobrosąsiedzkie relacje nastąpią, nie. Czy będą rozwijane dobrosąsiedzkie relacje? Nie. Ma się zacząć konkurencja. W języku dyplomacji to jest jasne. Ma się zacząć twarda rywalizacja o wpływy gospodarcze, polityczne. Biorąc to wszystko pod uwagę, warto sobie zadać pytanie: jaką dzisiaj cenę płacimy i jaką nasze dzieci i wnuki będą płacić za tę nierozważną, bezmyślną i bezwarunkową pomoc dla Ukrainy, z której absolutnie dzisiaj nie mamy nic. Ani w sensie gospodarczym, ani w sensie realizacji postulatów politycznych, chociażby takich jak zakończenie promowania. Banderyzmu, neonazizmu na Ukrainie, ludobójców i terrorystów. Bo widzimy, że ludobójcy i terroryści są dzisiaj wynoszeni na cokoły na Ukrainie. Stawia się im pomniki, sta są stawiane yy, tablice poświęcone gloryfikujące terrorystów, którzy mordowali yy, polskich polityków. Yy, mor yy, gloryfikuje się takich ludzi jak Roman Szuchewicz, którzy są odpowiedzialni za mordowanie yy, polskich kobiet yy, i dzieci. Szanowni Państwo, Czas temu powiedzieć stop. Czas temu powiedzieć stop, czas się obudzić, czas zacząć realizować politykę realną w stosunku do Ukrainy politykę transakcyjną. Dziękuję Państwu za uwagę.